Miał być dzień wykopkowy. Zobaczcie, jak to niestety wygląda. Ile mamy stopni? Ile mamy stopni? Patrzymy, ile mamy stopni. Pogoda. 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 Zaraz zobaczymy, ile mamy stopni. Czyli zobaczcie, mamy. Ile stopni mamy? Gdzie jest pogoda? Gdzie jest pogoda? Nie ma pogody? Uciekła? O. Mamy minus 11 stopni. Dzień wykopkowy. Ale trzeba przede wszystkim sprawdzić najpierw, jak wygląda pole. Najpierw trzeba sprawdzić, jak wygląda pole. Jak wygląda pole. Czyli co robimy? Odsunę, bo śmietnisko nie widać. Bierzemy po prostu łopatę i idziemy dom zobaczyć. Zobaczyć dom na pole z tyłu, jak wygląda. Wbijemy tą łopatę. Będziemy widzieć, co jest luz. Tak, idziemy zobaczyć, czy się w ogóle coś da. Już wiem, że się chyba nie da. Nie ma szans w ogóle. Zobaczcie, jakie tu skarby są. Buteleczka. Czy się w ogóle da coś wkopać? Jak mam jechać kopać przy takim mrozie? 15 stopni na minusie. Hardkoru jeszcze nie miałem takiego, przy minus 4-5 już kiedyś kopałem, ale to były takie temperatury poranne, później w miarę było ciepło. Zobaczcie, jakie tereny tu są. Czy się coś w ogóle tu da zrobić? Halo? W ogóle da tutaj łopaty wbić. Właśnie. Powiem wam, tak jeszcze najgorzej by nie było, ale tu są liście, to jest w miarę przykryte. Ciekawa sprawa. Ale widzicie sami. Jest beton. Chociaż do upartego to może i by szło. O, tam były liście, zobaczcie. To sobie siedzisz w ogródku. Tam były liście, to było przykryte liściami. Zobaczcie. No, nie da się. Nie da się, nie da się, nie da się. Nie da się. Kwet jeszcze tu rył, jak widać. Ale już zniknął, go nie widać. Nie ma co się oszukiwać. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie da się. Nie da się, kurwa, nie da się. Nie da się. Nie da się, niestety, ale się nie da. Także jak widać, wykopek dzisiaj nie będzie. W ogóle to witam was serdecznie. Ponownie na kanale Artur GT, ale mówię, wykopek dzisiaj nie będzie, ani żadnych poszukiwań. Niestety, po prostu się nie da. Trzeba uszanować matkę naturę. Jest jaka jest, z minus 11 stopni. No, jak widać było, szpadla nie idzie wbić. Nie ma się nawet sensu tak gdziekolwiek wybierać. Ale można parę spraw organizacyjnych ogarnąć, załatwić. A organizacyjne sprawy wyglądają tak. No, takie widzicie naszyweczki. Trochę mi tam ich zostało, trochę poszło na konkurs. Także jak ktoś ma jeszcze ochotę na naszywki, to zameldować się, zgłosić. Jak widać, wszystkie prawie poszły. Jeszcze jedna mi została, też już jest praktycznie do zapakowania, do wysłania. Także udaje się wysłać to dla każdego. Mam nadzieję, że do świąta dojdzie. Oczywiście chciałbym podziękować osobom, które wygrały na konkursie nagrody za cierpliwość, za to, że mogę te paczki wysłać, jak będę w Polsce, bo wiadomo, te paczki naprawdę zaczynają być drogie, wysyłane za granicą. Także wszystkim z góry zwycięzcom gratuluję oczywiście jeszcze raz i dziękuję za cierpliwość. No i zobaczcie, wchodzi nowa zabawka. Tu mam pomagiera ze sobą. Siema, Luis. Siema. Odpalamy dronika, pierwszy dziewiczy rejs. Zobaczymy, jak to tu wyjdzie. Kamerkę mam, może mi się uda coś tu fajnego nagrać, ale najpierw już dzisiaj jest trochę tak wiecznie. Zaczynają mrozy w końcu puszczać. Niestety nie dało się wyjść w teren, pokopać. No tak.
Jest jakiś trudny niby dron. Zobaczymy, jak to z nim tu pójdzie. Pogoda też nie jest za bardzo na tego drona. Jest tak 0 stopni się zrobiło, ale już się zaczyna to wszystko lepiej pokazywać. To wyciągamy. Tu mamy kabelek, musimy go tu wyciągnąć. Cak. Oczywiście ten dron funkcjonuje tylko i wyłącznie z telefonem, ale musimy go tutaj powyłączać. Co tu mamy? No, co? A nie możemy. Dobra, robimy tak. Wciągamy go tutaj. Cak. No, funkcjonuje. Tu wkładamy kabelek. Tu jest ta aplikacja do tego, bo z tej aplikacji niestety ten dron nie będzie działał. Dwa razy, raz kontrola ile baterii. A teraz jest włączona dostępna nowa test wersja. I teraz musimy to szybko tutaj ogarnąć. On się musi połączyć teraz. Daj mi Luis na chwilę. Trzymaj to. Okej. Nie, żeby tutaj nie zwieje za mocno. Fly dwójka. Zobaczymy, co ten dron tutaj potrafi. Jakoś tak, cak. Cak. Osłonę ściągamy od kamerki. Mam ją do kieszeni. Zobaczymy, jak on tutaj odpali. Czekamy raz, bateria naładowana. I drugi raz. I co jest? Nie chce się włączyć. O, już jest. Tu mamy lądowisko dla niego zrobione, jak widać. Masz tata. A, włączyła się aplikacja. Chwilę my tu z nim nie polatamy, bo jest zimno. No, go fly, jak widać. Albo i nie widać. No, jest ustawiony. Startujemy. No. Jest, widzicie go? Nie za daleko, bo jest zaraz sygnał GPS, bo jest dosyć zimno i ta bateria może dużo nie wytrzymać, żebyśmy go później nie gonili tutaj. Masz pas? Podoba ci się? Fajnie, nie? Także widzicie, nawet taki dronik, to nawet dzieciak się pobawi. Weź go trochę do góry, bo ja go nie widzę teraz. Masz, wyląduj go już nie. Masz landent. Tu masz plac, czekaj. Machę plac. No, sam wykieruj. Zobaczcie, jak młody ląduje. Koniec na dzisiaj, bo zimno jest, łapy daje. No. Pokaż, jak lądujesz. No. Tak, że widzicie. Nawet dziecko, cofnij trochę, Luis, cofnij. No i teraz landet. Ląduj. No, ląduj. Także widzicie, nawet dziecko jest sobie w stanie poradzić z takim dronem 8-letnie. Co? Pokaż. Aha. To tutaj powracasz do punktu, w którym byliśmy. Ale my My lądujemy tutaj, bo tu za dużo drzew, wiesz? To jest tak nie ten. No, także
Widzicie? Tak wygląda ta zabawka. Pewnie będzie trochę filmów na wykopkach, z wykopek, z drona. Zobaczycie, jakie tereny są wykopkowe. Nie, Luis? I co? Fajnie było? No. Także, jak widać, dronika nawet młody okiełznał. Może z tego jakieś tam wielkie filmy nie są z tego drona, jak na razie. Wiadomo, trzeba to okiełznać, zobaczyć, jak to wszystko tam funkcjonuje. Taki pierwszy dziewiczy lot to był. Ale myślę, że było ok. Oczywiście trzeba trochę potrenować. To nie jest tak po prostu wziąć drona do ręki i ruszyć nim. Trzeba naprawdę uważać, zwłaszcza, że ta temperatura dzisiaj jest akurat minus 2 stopnie. Jest taka, wiadomo, trzeba uważać. Nie chciałem nigdzie daleko latać, to jest dosyć mroźno. Nie wiem, jak ta bateria się zachowa, żeby mi gdzieś tam nie zgubił ten dron. Oczywiście nie wiem, czy jeszcze w tym roku na pewno jeszcze pokopię, ale czy przed świętami coś będę kopał. Ma pogoda się jakaś taka lepsza zrobić. Nie wiem, czy będzie jakaś okazja, żeby ruszyć w teren. Mam nadzieję, że tak. A jak nie, będzie to ostatni film przed świętami. Także z tego powodu chciałbym Wam złożyć życzenia. Zdrowych, wesołych świąt bożonarodzeniowych w rodzinnym gronie. Bogatego gwiazdora. A jak ktoś był niegrzeczny, to rózgami po łapach. Także co, widzimy się w kolejnym jakimś odcinku. Trzymajcie się. Hejo!